te podcasty, audycje internetowe, to jak tego słuchać? To trzeba poinstalować, wchodzić gdzieś? No tak, już odpowiadam. Bardzo prosto. Na smartfonie, że jesteś na Androidzie, wchodzisz do Google Playa, instalujesz na przykład Podcast Addict. Taka aplikacja. Masz? Dobra. W tej aplikacji subskrybujesz te podcasty, które cię interesują, czyli po kategorii, albo wpisujesz wyszukiwarkę, na przykład nazwisko podcastera, albo nazwę podcastu, który cię interesuje. Jest? No dobra. No i w tym momencie w swoim Podcast Addict masz już te podcasty, których możesz słuchać. Na przykład możesz słuchać jadąc rowerem. Jeden kolega mówi, podcasty są spoko, bo można je sobie słuchać na rowerku. Wiem, że niektórzy z was dojeżdżają czy do pracy, czy na spotkania rowerami, no i można w tym momencie sobie umilić czas, a jednocześnie się czegoś tam nauczyć, ciekawego dowiedzieć, jeżdżąc rowerami. Można też oczywiście spacerować. Ja, szczerze mówiąc, dużo więcej spaceruję i chodzę między spotkaniami niż jeżdżę rowerem. Nie mam tych swoich podcastów, chyba kilka czy kilkanaście po polsku czy po angielsku, bo jest ich sporo. W tej chwili na przykład w kategorii biznesowej polskich podcastów jest chyba 180 czy nawet prawie 200, także jest czym wybierać. Te audycje są często dużo lepszej jakości niż audycje radiowe, ale to ja nie chcę robić złej reklamy radio, chociaż ci z was, którzy dojeżdżają samochodami, to mówią, że jeżeli jesteś w samochodzie, to też warto słuchać podcastów. Ja rzadko jeżdżę autem, ale jak już jadę w delegację, mam swój smartfon podłączony do głośnika bluetoothowego i sobie słucham w samochodzie podcastów. Niektórzy z was jakieś tam kabelki do głośników podłączają, czy jakieś transmitery i tak dalej. Tak czy inaczej, tak jak słuchasz sobie smartfona muzyki w samochodzie, tak samo słuchasz podcastów. Czyli reasumując, potrzebujesz aplikację na smartfonie, subskrypcję podcastów, jakieś słuchawki czy jakieś głośniku, żeby sobie tego słuchać. I to cała filozofia słuchania podcastów. Polecam.